Program Kraina Dziecka. Witam po krótkiej przerwie i szybciutko przedstawiam moich gości. Jolanta Puścian, pedagog, Julita Godzisz-Bredę, psycholog oraz Beata Michalska-Jutrzenka, redaktor naczelna Aktywnej Mamy. Witam, drogie panie, tak się śpieszę z przedstawieniem, dlatego że pytań jest mnóstwo, temat rzeka. Chciałabym wrócić, pani Jolu, na chwilę do tej szkoły. Nastolatki lękają się przed zdradzeniem swojego sekretu, boją się reakcji rodziców, koleżanek i przede wszystkim szkoły. I czy ten lęk jest uzasadniony, jeśli chodzi o szkołę? Nie, nie. Jeśli chodzi o szkołę, to nie, dlatego że... To znaczy, szkoła jako instytucja nie może nie pomóc takiej dziewczynie. Są specjalne programy opracowywane. Ja osobiście miałam taką uczennicę, która w trakcie roku szkolnego urodziła dziecko i ona, dla niej był program indywidualny. Po prostu nauczyciele jeździli do niej do domu i tam mieli, nie wiem, kilka godzin, powiedzmy, jakiś tam zajęć z nią. Ona przychodziła do szkoły raz na jakiś czas zaliczyć testy, tak? Musiała się w domu przygotowywać, więc jakby, no, tu szkoła nie może wyrzucić takiego uczennicy. No dobrze, szkoła nie może nie pomóc, nie może wyrzucić, ale jak to jest stosunek, jak wygląda stosunek nauczyciela do takiej dziewczyny? Czy często nie zdarza się tak, że jednak patrzy krzywym okiem, że to bardzo niemoralne, co zrobiła? No, ale to wtedy nauczyciel patrzy okiem rodzica, zazwyczaj tak, który musi jakoś często tą sytuacją sobie poradzić. I nie jest to sytuacja częsta, kiedy uczennica jest w ciąży. Tak, no więc nauczyciel właśnie to chodzi, też ma prawo odczuwać pewnego rodzaju dyskomfort, co nie znaczy, że nie ma mieć nad tym kontroli i nie próbować zrozumieć sytuację dziewczyny i pomóc. Szkoła ma obowiązek pomóc tylko w kształceniu, no bo w czym innym może pomóc? My nie mamy w statutach szkolnych jakiejś specjalnej tam, nie wiem, klauzuli, która mówi o uczennicach, które zachodzą w ciąży. No gdyby to był problem, nie wiem, typu na 100 uczennic w szkole 60 zachodzi w ciąży, no to podejrzewam, że już byłoby. Myślę, że to nie te czasy, kiedy szkoła jakoś tam piętnowała i absolutnie z hukiem wyrzucała nie. uczennicy ze szkoły, bo ja pamiętam jeszcze z moich czasów licealnych, też się taki przypadek w mojej klasie zdarzył i koleżanka, która chodziła ze mną do klasy, też z powodzeniem zdała maturę, będąc już w mocno zaawansowanej ciąży. Także jeżeli w moich czasach się nie wyrzucało ze szkoły, to myślę, że teraz problemu żadnego nie ma. Myślę, że tutaj... No ja miałam sama w swojej klasie uczennicę, byłam wychowawcą trzeciej gimnazjum i w mojej klasie dziewczynka zaszła w ciążę, 16-latka. Tylko, że mówię, no pobudki były takie, że chciała mieć kogoś do kochania. Tam sytuacja rodzinna była taka myślę, że że miała chłopaka, z którym się spotykała już prawie 2 lata, czyli od 14 roku życia. Tak, bo zaszła w ciąży mając 16 lat. Ale to, co tutaj się pojawiło, czyli dziecko jako opiek do kochania, myślałem sobie, że to jest też temat, który zasługuje na uwagę. I jadąc tutaj na spotkanie, słuchałam w radiu piosenki, gdzie był tekst "Miłość to nie pluszowy miś". Tak sobie myślę, że dziecko to nie pluszowy miś, ma swoje potrzeby, emocje i swoje prawa. Tak samo jak matka to nie pluszowy miś. Tak? I myślę sobie rzeczywiście, że ten temat, zajście w ciąży, tak? Urodzenie dziecka jako sposób na zyskanie obiektu do kochania, prawda? I stanie się takim obiektem bezwarunkowej miłości dla dziecka, też jest pewnego rodzaju pokusą. Tak? Że nie chodzi tylko o ten aspekt seksualny, ale też o ten aspekt emocjonalny, czyli poszukiwanie kogoś, kogo wreszcie będę mogła kochać bezwarunkowo w tym i kogoś, tak było, kto mnie pokocha mimo wszystko. Czy to oznacza, że tak bardzo zawodzimy w roli rodzica? Nie, po prostu współczesne czasy są czasami bardzo szybkimi, bardzo trudnymi. Żyje się bardzo szybko. Nam dorosłym jest często trudno połapać się w otaczającym nas środowisku, połapać się w tych zmianach, które wszystkie spełnić zachodzą. Spełnić oczekiwania, jakie są. Spełnić oczekiwania społeczne, spełnić oczekiwania rodzinne. A co dopiero takiej młodej osobie, która nie zawsze z należytą jakąś opieką czy z należytą uwagą swoich najbliższych, wchodzi już w ten dorosły świat, więc młodzież chwyta się różnych sposobów na to, żeby, nie wiem, zwrócić uwagę na siebie, żeby jakoś się uporać z tym, z czym współczesne czasy... Z samotnością. No dobrze. Z wieloma innymi aspektami właśnie. A propos relacji rodzic-dziecko, dziewczęta zazwyczaj zdradzają swój sekret na forach internetowych. Jestem w ciąży, rodzice wyrzucą mnie z domu.
Czy takie newsy, czy takie teksty jakby odsłaniają prawdziwe relacje rodzic-dziecko, czy to jest zwykła panika pierwsze chwile, kiedy rzeczywiście dochodzi do nas ta wiadomość, że za chwilę będę matką i zaczynamy panikować? Niewątpliwie jest to sytuacja nowa i trudna, zarówno dla dziewczyny, która dowiaduje się, że jest w ciąży, jak i dla jej środowiska rodzinnego. Więc strach przed reakcją rodziców, która wiąże się z jakimś rodzajem spodziewanej kary. Tak? Mhm. Nastolatka boi się, bo spodziewa się kary. Spodziewa się jakiegoś rodzaju represji. No, możemy rozumieć ten strach, tak? No bo spodziewam się kary. Tak jak tutaj pani powiedziała w przerwie, jeżeli karze się za przyniesienie dwójki, czy nie wypełnienie jakichś tam obowiązków szkolnych, no to trudno, żeby się nie spodziewać. No właśnie, tak. Rodzice mają prawo do swoich emocji, do swojej złości, do swojego strachu, do swojego zaskoczenia, do swojego rozczarowania, ale też bardzo często reagują, czy przeżywają duże poczucie winy. Tak, że zawiedli, że zawalili na całej linii, że nie dopilnowali. I piękne jest, jak rodzic się potrafi przyznać do tego. Ale nie ukrywajmy, jest to porażka nie tylko tej córki, że tak powiem, ale wydaje mi się, że również rodziców, na pewno rodziców. Moje drogie panie, a propos rodziców, ja wiem, że to jest bardzo ekstremalna sytuacja, moment, kiedy rodzic dowiaduje się, że ich córka zaszła w ciążę. I ja nie wiem, czy w ogóle to pytanie powinno mieć miejsce, jak rodzic powinien zachować się w takiej sytuacji lub nie powinien. Bo czy można przewidzieć własne zachowanie właśnie w takiej sytuacji? No, na pewno można przewidzieć to, że taka informacja będzie generowała, jak już powiedziałam, zaskoczenie, przerażenie, no i złość. Myślę sobie to, do czego ma prawo rodzic, to też oprócz przeżywania tych emocji, do tego, żeby dać sobie czas, żeby się z tą informacją oswoić. Tak? Do tego, żeby nie reagować natychmiast, żeby nie szukać rozwiązania na już. Czyli żeby pozwolić sobie to przemyśleć, podjąć decyzję i poinformować dziecko o swojej decyzji. Nawet jeśli nie będzie to w ciągu 5 minut czy 15 minut. Także można się naradzić, można skonsultować z partnerem. Tak, z jednej strony rodzic ma prawo być zły i wyrażać te swoje emocje, z drugiej strony ta dziewczyna powinna też zrozumieć to, że ten rodzic ma prawo zareagować tak, jak reaguje. I myślę, że obie strony muszą zrozumieć swoje wzajemne reakcje. Bo to, że ona się boi z tym ujawnić przed rodzicami, czy boi się reakcji, ale tak samo powinna zrozumieć, że ten rodzic ma prawo też tak zareagować, prawda? Tak, i oni, dodatku, tylko że trzeba się liczyć z tym, że my jesteśmy dorośli, a nie ta dziewczyna. Oczywiście, więc rodzic bierze odpowiedzialność za tą rozmowę, tak, prawda? Zdecydowanie. Czy to jest odpowiedni moment na wielkie przemowy? Myślę sobie, że na przemowę to już jest za późno. To jest moment na próbę znalezienia rozwiązania. Bo takie przemowy najczęściej mają miejsce właśnie w takich sytuacjach. A mówiłam, a ostrzegałam, a prosiłam, tak? Często tak jest, zawiodłaś mnie. No, ale to wynika z tej pierwszej reakcji, z takiej szoku. Pierwszą reakcją jest albo, nie wiem, pusty śmiech, albo płacze, albo właśnie jakaś przemowa. Albo pytania, a z kim? A zdarza się, że drugą reakcją jest nacisk na małżeństwo. Czy to jest rozwiązanie? Myślę sobie, że małżeństwo na pewno nie jest rozwiązaniem żadnego problemu. Tak? Czy nastolatki, czy osoby dorosłej. Zdecydowanie nie. Tak? Jeśli mogę się wypowiedzieć w tej kwestii, to jako osoba, która mam coś takiego za sobą, mówię zdecydowanie nie zmuszaniu do małżeństwa. Absolutnie. Jaki może być skutek? Rozwód najczęściej. Niedogadywanie się, poza tym wychowywanie dziecka w atmosferze niezgody, ciągłych niesnasek, jakichś kłótni czy wręcz awantur nie jest dobrą atmosferą sprzyjającą do poprawnemu rozwoju. Pani Beato, tak króciutko, na dobrze, sam koniec. We współczesnych czasach małżeństwo nie jest rozwiązaniem na nic, na pewno na taką ekstremalną sytuację. Czasami 30-latek nie jest gotowy na małżeństwo, a co dopiero 16-latek. Tak, to już nie te czasy, kiedy szuka się męża. No i niestety, moje drogie panie, moje drogie panie, musimy tutaj postawić kropkę, nasz czas dobiegł końca. Szkoda. Dziękuję bardzo za to, że przyszłyście, za to, że odwiedziłyście mnie i bardzo było miło. Udzieliłyście kilku rad. Do następnego razu. Do następnego razu, mam nadzieję. Żegnam się z Państwem już i do zobaczenia za tydzień.